Cześć. Dziś dość nietypowy film, dlatego że nie będę pokazywał Wam gameplayu żadnej bijatyki, nie będę Wam opowiadał o strategiach, o framedacie, ale powiemy o czymś trochę prozaicznym, a może nie do końca, bo widzicie na ekranie dwie maskotki. Jeśli oglądaliście streama z Evo Japan, to wiecie, o czym będę mówił przez kilka najbliższych minut, ale jeśli nie, to zapinajcie pasy, bo nie spodziewacie się tego. Evo Japan jest sponsorowany chyba już od kilku lat przez firmę Roto. Ja aż do tego roku nie wiedziałem, czym ta firma się zajmuje. Tak patrząc na te maskotki, można byłoby się spodziewać, że no co to, dezodorant? Chociaż chyba na Evo Japan nie grają w Smasha, sorry. Ale no, sprawdziłem w trakcie streama z Evo Japan w tym roku, czym zajmuje się firma Roto. I byłem zaskoczony. I teraz tak, idziemy kolejny krok. Firma Roto produkuje krople do oczu. To jest strona roto.co.jp/global, więc no, okej, krople do oczu przydają się graczom, ale pójdźmy krok dalej. Mamy polski oddział firmy Roto. Tak, mamy krople do oczu, które są opisane jako japońskie krople Roto Dry Aid. Działają szybko. Jakby to nie jest film sponsorowany, nikt mi za to nie zapłacił. Ja stwierdziłem, że sprawdzę, zbadam dla Was, czego się nie robi dla sceny. Czyli działają szybko, efekt w ciągu 60 sekund od aplikacji, działają na wszystkie 8 objawów zespołu suchego oka, odbudowują film łzowy, nie wiem co to jest, i zapobiegają nawrotowi objawów zespołu suchego oka. To krople przezroczyste, nie zaburzają ostrości widzenia. Jakby krople nie do oczu nie były przezroczyste, to mogły być na przykład żółte? Nie wiem. Nie zawierają konserwantu BAK. Też nie wiem, co to jest. Numer jeden w Japonii na świecie. Oczywiście są gwiazdki, mamy tam różne źródła, no wiadomo. Ale już tu widzicie na dole, co się dzieje. Mamy panią w 3D. I ja Wam puszczę ten film osobno, żebym tutaj nie przeszkadzał. Obejrzyjcie sobie, za chwilę wracamy. みなさんこんにちは。ロート製薬公式YouTuberのネバセイココロと申します。よろしくお願いします。突然ですが、この動画をご覧の皆様、ロートという会社をご存知ですか？実はロート製薬は25年もの間、目薬の販売史や No.1という実績のある会社なのです。本日はロートの公式YouTuberである私、 目薬の正しい点眼方法を教えちゃいます。まずは手を洗い乾かして清潔にしましょう。次にキャップを回して開けます。目薬が入りやすいように片手で下まぶたを引き下げましょう。そして首を傾け斜め上を見上げ、容器がまつげや目に触れないように 1、2滴目頭付近に点眼します。目をパチパチすると 目薬の効果が落ちてしまうことがあるので、目を閉じ、軽く目頭を押さえ、じんわりと浸透させます。皆さんどうですか？目がすっきりする感じしますか？目が乾いた時、疲れた時、不快感がある時など、ロートの目薬はいろんな場面であなたの目を快適にサポート。日中や寝る前にも使用して、ぜひ違いを感じてみてください。 No i jesteśmy z powrotem. Jak podobała się Wam pani VTuberka reklamująca krople do oczu? Ciekawa sytuacja, ale idziemy jeszcze jeden krok dalej. Jeśli oglądacie moje streamy, to wiecie, jeśli śledzicie mojego Twittera, to wiecie. Ja te krople do oczu kupiłem. Tutaj macie pudełeczko. Proszę bardzo. Tak, krople do oczu Japan. I w środku wygląda to w ten sposób. Kupiłem je na Allegro, ale można też je kupić na stronie producenta. Tutaj nawet jakaś promocja była, a ja promocję lubię. No i te krople do oczu przetestowałem. W chwili, kiedy to nagrywam, użyłem ich dwukrotnie, a w ogóle wcześniej ani razu nie użyłem kropli do oczu. Nie czuję takiej potrzeby, ale w sumie jak pomyślałem o tym, że kurczę, oczy są suche, więc może by się przydało je w jakiś sposób nawilżać, pomyślałem, a dobra, sprawdzę i przy okazji powiem Wam, jak to wygląda z perspektywy kogoś, kto nie zna się kompletnie na tym.
Ze wzrokiem nie ma na szczęście problemów, nie noszę okularów, zobaczymy jak to będzie w przyszłości. Swoją drogą, jeśli gdzieś tam widzieliście mnie na zdjęciach w okularach, to to były zerówki takie po prostu dla stylu. No ale przejdźmy tutaj do tego produktu. Zakropliłem sobie na razie dwa razy. Raz kilka dni temu, gdzieś tam w godzinach popołudniowych, żebym w razie czego nie miał problemów, bo gdzieś czytałem, że u niektórych osób wywołuje takie uczucie pieczenia. Więc nie chciałem, żeby oczy mnie bolały. Drugi raz zrobiłem to na streamie, jak był pierwszy dzień Brussels Challenge i Buzz Gauntlet, czyli to była sobota tam 11 maja i było ok. Faktycznie trochę czułem to nawilżenie. Swoją drogą ja to pewnie wrzucę tutaj na chwilę. Ja to robiłem, aplikowałem te krople w trakcie tego streama. Co dodaję? Plus 10 do porządności. Nie wiem, ale dzięki temu w jakiś sposób tam wspieram Evo. Japan, nie? Więc o matko. Naprawdę czuję się na jakimś pato streamie. Dobra. Raz jest. Ojejku, ale dużo. Chłop, szepnie w imię Evo. Dobra, i tu mam już zakroplone jedno oko. Dość mocno. Jak robiłem poprzednim razem, mam wrażenie, że nie było tak mocno. No to teraz jedziemy z drugim okiem. jedna kropla na jedną walkę przegraną przez Kudansa. A pretty volatile stage. Technically, if you break all the walls, this is the second biggest stage in the game. But when do you ever see all the walls broken on this stage? Yeah, because it has to be both sides, right? Yes, six walls in total. It's not like Geese where it was like one side and it kept going. Yeah, dobra, exactly. Udało się. Yeah. W sumie trochę lepiej czuję się teraz z oczami. Więc na razie polecam krople do oczu firmy Roto. I efekt? Okej. Okay. Faktycznie czułem, że lekko były nawilżone, czułem taką ulgę. Czy było to niesamowite uczucie? Nie, no tak jak mówię, ja nie czuję problemu, natomiast jeśli ktoś kropli do oczu potrzebuje i chce wspierać FGC, no bo znowu, krople do oczu, czy firma, która produkuje krople do oczu, sponsoruje Evo Japan, kto by pomyślał, nie? No to myślę, że możecie z takiej kropli skorzystać, ja udostępniał ich nie będę. One kosztują chyba coś około 30 zł za opakowanie, więc podobno jak na krople do oczu jest to wysoka cena. Znowu, ja się nie znam, ale dzięki temu filmowi dowiedzieliście się, że Evo Japan jest sponsorowane przez firmę, która produkuje krople do oczu. Ta firma jest w Polsce i mamy panią VTuberkę, która tę markę reklamuje. Nie spodziewaliście się tego, prawda? No, więc to wszystko. Dzięki. Do następnego. Cześć.